Odbieram jakiś sygnał. To pewnie nasz salariusz ze spółki infiltracyjnej. Spójrz na te wieże obronne. Zrzucaj mako. Wejdziemy z marszu i rozwalimy je. Spróbuję wrzucić was pod ich radar, komandorze. Ruchasty zrzut, komandorze. Nie podchodź i unikaj kontaktu, dopóki nie zdejmę wieżyczek przeciwlotniczych. Nie ucz ojca dzieci robić. Kiedy wieżyczki zostaną zniszczone, spotkamy się w obozie. Bez odbioru. Thank you.
Jasne.
w Zalarian. Może wszystko wyjaśnić, kiedy tu dotrzesz. Tam jest to. To co mamy teraz robić? Nie ruszymy się stąd bez planu działania. Tu dowodzicie? Jaka jest stacja? Jestem kapitan Kirahi, z 3. Pułku Infiltracyjnego STG. Wy i wasza załoga wylądowaliście w samym środku strefy działań. Każda bateria przeciwlotnicza odnotowała waszą obecność. Co teraz mamy robić? Czekamy przyczajeni, dopóki Rada nie wyśle nam posiłków. Te posiłki to my. Co? Wysłano tylko was? Wyraźnie zaznaczyłem, że nic nie zdziałamy bez floty. Nie mogliśmy zrozumieć waszego komunikatu. Miałem to zbadać. To powtórka z rozrywki. Straciłem już połowę ludzi, prowadząc tutaj śledztwo. Czego się dowiedziałeś? Mieści się tutaj baza operacyjna Sarena. Założył kolonię badawczą, jednak pełno tu getów. On tu jest? Widziałeś go? Nie, ale jego gety są wszędzie. Ponadto przechwyciliśmy parę wiadomości dotyczących jego samego. To na pewno jego baza. Czym się zajmuje Saren? Pragnie wyhodować tutaj armię Krogan. Ale o co chodzi? Najwyraźniej odkrył lekarstwo na genofagium. Dlaczego to całe genofagium jest takie ważne? To jedyne wyjście dla Krogan. Zainicjowaliśmy genofagium populacji Krogan po ich bycie, aby ograniczyć ich liczbę. Bez tego Kroganie błyskawicznie zawładnęliby całą galaktyką, a ci w bazie służą Sarenowi. Gety to duży problem, ale armia Krogan stałby się niepokonany. To samo pomyślałem. Musimy zniszczyć ten kompleks. Nasza rasa umiera. To może być kurwa ratunek. Jeżeli lekarstwo opuści planetę, nic nie będzie już w stanie zatrzymać Krogan. Nie możemy znów popełnić tego błędu. Nie jesteśmy błędem. On zamierza stwarzać problemy? Jeśli tak, niech lepiej stąd idzie. Mamy wystarczająco własnych zmartwień. W porządku. Pogadam z nim. Byłbym wdzięczny, komandorze. Ja i moi ludzie musimy przemyśleć plan ataku. Możecie dać nam trochę czasu? Proszę sobie nie przeszkadzać, kapitanie. Niedługo wrócę. To zajmie tylko chwilę, komandorze. Tymczasem możecie się zaopatrzyć. Porozmawiajcie z komandorem Rentolą. Jest w jednym z namiotów. Wszystko zaczyna się odrobinę komplikować. Tak. Nie martwiłabym się, gdyby nie chodziło o Wrexa. Wygląda tak, jakby zaraz miał wyjść z siebie. Sądzisz, że powinienem z nim porozmawiać? Nie zaszkodziłoby. No, w sumie może. Spróbuj to zrobić ostrożnie. Będę uważał, ale na wszelki wypadek bądź w gotowości. Zawsze jestem gotowa. Niepokoję się o Wrexa. Można mu ufać? Jestem przerażona, ale wiem, że trzeba... Witam, człowieku. Jestem komandor Rentola. Dostaniesz ode mnie wszystko, co może ci się przydać w czasie misji. W innych sprawach zgłoś się do kapitana Kirahi. Pokaż, co tam masz. Nie mam nic specjalnego, ale proszę. Ta misja trwa zbyt długo. Moja córka mnie nie pozna. Martwi mnie Wrex. Zastanawiam się, czy... Lepiej, żeby nam... Wciąż czujemy pie... To nie jest kurwa w porządku, Shepard. Jeżeli istnieje lekarstwo na genofagium, nie możemy go zniszczyć. Rozumiem, że jesteś wściekły. Obaj jednak dobrze wiemy, że to Saren jest tu wrogiem. On jest winien. Serio? Saren stworzył lekarstwo dla mojego ludu, a ty chcesz je zniszczyć. Pomóż mi, Shepard. Powoli tracę rozeznanie w tym, kto jest ze mną, a kto przeciw. To nie jest lekarstwo, to broń. Jeśli Saren jej używa, nie skorzystasz na tym.
nikt nie skorzysta. To szansa, którą powinniśmy wykorzystać. Mówimy o losie całej rasy. Kurwa, zawdzięczam ci wszystko. Ale jeśli chcesz, bym dalej za tobą szedł, muszę wiedzieć, że postępujemy dobrze. Ci kroganie nie są twoim ludem. Są niewolnikami Sarena, narzędziami. Chcesz, by tak było? Nie. Byliśmy kiedyś narzędziami w rękach Rady. Wysterylizowali nas wszystkich w podzięce za zgładzenie Rakni. Wątpię, by Saren był tak szczodry. W porządku, Shepard. Masz rację. Ufam ci. Zrobimy to po twojemu. Jedna rzecz tylko. Kiedy znajdziemy Sarena, chcę jego głowy. Uważaj na tego twojego kroganina. Kto wie, co zrobi, kiedy będziesz w wylęgarni. Kroganin, na którego działają argumenty? Dziwne. Saren musi ukrywać coś naprawdę istotnego. Witaj ponownie, człowieku. Jeśli potrzebujesz zaopatrzenia, to załatwmy to od razu. Po prostu powiedz, co masz na stanie. Niestety, mamy ograniczone zapasy. Prosiliśmy. Mieli nam przysłać uzbrojoną po zęby flotę, a przysłali ciebie. W takim razie będziemy musieli wykorzystać to, co mamy. No to wszystko, jasne. Pokaż, co tam masz. Nie mam nic specjalnego, ale proszę. Witaj ponownie, człowieku. Jeśli potrzebujesz zaopatrzenia, to załatwmy to od razu. Pokaż, co tam masz. Nie mam nic specjalnego, ale proszę. Dziękuję za rozmowę z kroganinem. Szturm na bazę Sarena wystarczająco komplikuje nam sprawę. Zakładam, że opracowaliście jakiś plan. Mniej więcej. Możemy zmienić system napędowy naszego statku w bombę atomową. Rozwiązanie radykalne, ale skuteczne. Nieźle. Zrzucimy atomówkę z orbity i Saren może pocałować nas w dupę. Niestety kompleks jest zbyt dobrze ufortyfikowany, by tak zrobić. Musimy umieścić bombę w konkretnym miejscu. Gdzie trzeba umieścić głowicę? I jak się tam dostać? Trzeba zabrać bombę na drugi koniec kompleksu. Wasz statek może ją tam podrzucić, ale wcześniej musielibyście zlikwidować obronę przeciwlotniczą i oddziały wsparcia. Mamy tam iść pieszo? Nie mamy do tego dość ludzi. To zbyt ryzykowne. Nie ma innego sposobu? Nie, ale możemy to obejść. Zamierzam podzielić swoich ludzi na 3 zespoły i zaatakować kompleks od frontu. Gdy skupimy na sobie ich uwagę, wy możecie podkraść się od tyłu. Pomysł jest dobry. Ale twoi ludzie zostaną wyrżnięci w pień. Jesteśmy twardsi, niż na to wyglądamy, komandorze. Nie liczę jednak na to, że wyjdziemy z tego cało. Mimo to mam prośbę, komandorze.
Potrzebuję jednego z waszych ludzi. Potrzebuję kogoś, kto pomógłby mi w koordynacji działań. Potrzebujemy kogoś, kto zna procedury komunikacyjne przymierza. Zgłaszam się na ochotnika, komandorze. Nie tak szybko, poruczniku. Komandor będzie was potrzebować przy bombie. Ja pójdę z Salarianami. Z całym szacunkiem, sierżancie, to nie pani decyzja. Dlaczego zawsze, kiedy ktoś mówi z całym szacunkiem, tak naprawdę chce powiedzieć pocałuj mnie w dupę? To się lepiej nadaje do tego zadania. Każde z tych dwojga żołnierzy się nada, komandorzy. Oboje są gotowi poświęcić życie, jeśli to będzie konieczne. O ile będzie konieczne. Alenko, idziesz z kapitanem. Tylko bez popisów, jasne? Tak jest, komandorze. Każę załadować bombę na Normandię i poinformuję twoją załogę, jak ją zdetonować. Masz jeszcze jakieś pytania, zanim wyruszymy, komandorze? Normandia zgarnie moją grupę. A jak wasze oddziały unikną wybuchu? Zajmiemy gety tak długo, jak to możliwe. Kiedy bomba będzie na swoim miejscu, spróbujemy wydostać się poza obszar rażenia. Przy odrobinie szczęścia powinniśmy uciec. Jeśli nie, będziemy żyć jako wspomnienie o męczennikach większej sprawy. To brzmi jak misja samobójcza. Nie będę cię okłamywać, komandorze. Możliwe, że nikt z nas nie przeżyje tego ataku. Nawet twój oddział. Robimy jednak to, co konieczne. Cień brzmi wystarczająco jasno. Jak nazwiecie pozostałe oddziały? Eigor, Manowaj i Jeto. To były pierwsze osady na trzech skolonizowanych światach. Po dziś dzień są sercem terytorium Salarian. Te nazwy będą przypominały moim ludziom, o co walczą. Jeśli mamy mieć choć cień szansy, muszą mieć jak największą motywację. Powtórz, jaki mamy plan. Wy poprowadzicie oddział cień. My zapewniamy dywersję. Musicie dotrzeć do wylęgarni w sercu kompleksu. Należy również unieszkodliwić działa przeciwlotnicze, żeby Normandia mogła wylądować. Postaramy się pomóc, ale nie mogę nic obiecać. Trzeba umieścić bombę obok zaworów geotermicznych, a potem jak najszybciej opuścić bazę. Chcę wiedzieć więcej o tej bombie. Jaka jest jej skuteczność? Skuteczność zależy od osoby, która uzbraja bombę, ale powinno wystarczyć. Zapalnik jest wysoce niewrażliwy na uszkodzenia mechaniczne. Po uzbrojeniu szanse na jego wyłączenie są minimalne. Najważniejsze, żeby uzbroić bombę, zanim gety zdołają nas powstrzymać. Czekam w gotowości, kapitanie. Wspaniale. W takim razie proszę mi wybaczyć, muszę przygotować ludzi. Cóż, to wszystko. Nie rób nic głupiego, jak mnie nie będzie, Ash. Ty też, komandorze. Poradzimy sobie, poruczniku. Tak, ja po prostu życzę powodzenia. Co chcesz powiedzieć, Kajtan? To dziwne, ta cała zmiana dowódcy i w ogóle po prostu przywykłem pracować z tobą. Z wami, wszystkimi. Nie martw się. Zobaczymy się po drugiej stronie. Tak, wiem. Ja chcę powiedzieć, że służba z tobą, komandorze, to dla mnie zaszczyt. Nawet jeśli nie jesteśmy w jednej jednostce, nadal stanowimy zespół. Miejcie oczy szeroko otwarte. Wtedy wszyscy wyjdziemy z tego w jednym kawałku. No pewnie, komandorze. Wszyscy znacie cel tej misji i wiecie, jaka jest stawka. Wiem, że mogę powierzyć swoje życie każdy z was, ale rozumiem też wasze obawy. Wyszkolono nas na szpiegów, najlepszych w swoim fachu. Nie możemy się jednak spodziewać uznania. Pomyślcie o naszych bohaterach. Cichym kroku, który podbił cały naród jednym strzałem. Albo wiecznie uważnym, który szachował wrogie armii. Ci giganci nie pocieszą nas teraz, ale my mamy więcej. Oni mieli tylko żołnierzy i podstęp. My mamy sieć i dyplomację. Zanim nasz pochód powstrzymały Rakni, walczyliśmy na pierwszej linii. Zanim powstrzymali nas Kroganie, staliśmy w pierwszym rzędzie. Dziś też staniemy w pierwszym rzędzie. Może nie powstrzymamy Sarena, ale się nie cofniemy! Komunikat testowy. Słyszycie mnie, komandorze? Głośno i wyraźnie. Ruszajmy.
Dobrze, rozpoczynamy wypad. Spróbujemy dotrzeć do dział przeciwlotniczych, ale reszta należy do was. A, komandorze, znajdźcie jakiś sposób na tę obronę. Byłaby to dla nas wielka pomoc.